Rozmowa dnia. A gościem Sygnału Dnia Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika Sieci mówi tak, ustępstwa nic nie dały i skoro warunki uzgodnione z Komisją Europejską nie są przez tamtą stronę wypełniane, to nas, czyli polskiego rządu, też nie obowiązują. Zaznacza, że są możliwe różne działania. Nie chodzi o niepłacenie składki członkowskiej do Unii Europejskiej, ale inne działania i przedsięwzięcia. Jakie? Panie redaktorze, cóż, pan prezes stwierdził oczywistą rzecz w tej chwili. To, na co umawialiśmy się z Komisją Europejską i to, co z naszej strony zostało wypełnione, czyli kwestia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została wykonana. I oczekiwaliśmy, że realizacja wszystkich zobowiązań nastąpi również z drugiej strony. Po raz kolejny nastąpił pokaz tego, jak wygląda prawdziwa polityka Komisji Europejskiej wobec Polski i my z tego wyciągamy wnioski na przyszłość i niedługo będziemy mogli powiedzieć, że jak Pan Bóg Kubie, tak Kuba Bogu. Kuba Bogu. Ale panie pośle, to pan zdiagnozował stan rzeczy, to także czyni prezes Kaczyński, ale wracam do pytania w takim razie, jakie działania są możliwe teraz ze strony polskiego rządu? Panie redaktorze, może komisja, niech pan zakreśli wachlarz możliwości. Komisja Europejska lub szerzej mówiąc Unia Europejska funkcjonuje w pewnych granicach i na podstawie traktatów, czyli zgodnie z prawem, które działania Unii Europejskiej określone są traktatami. W traktatach są różne określone możliwości, którymi dysponuje każde państwo Unii Europejskiej i my będziemy starali się maksymalnie wykorzystać wszystkie te możliwości, które są określone jasno w traktatach Unii Europejskiej. W traktatach jest na przykład też mowa o tym, że kraj członkowski może stosować prawo weta. Panie redaktorze, wszystkie możliwości obejmują również prawo weta, które można stosować szeroko, można stosować zawężać, ale również można stosować szeroko, można, prawo weta dotyczy spraw mniej ważnych czasami, ale i ważnych, więc będziemy w tej chwili stosowali tą taktykę ząb za ząb. Taktyka ząb za ząb, czyli można powiedzieć, będzie to zaostrzenie kursu w relacjach z Unią Europejską. Czy w takim razie to oznacza, że skoro warunki szefowej Komisji Europejskiej, na przykład co do tego, żeby sędzia mógł w Polsce kwestionować status innego sędziego, nie będą spełnione, czy to oznacza, że rząd, że szerzej obóz Zjednoczonej Prawicy pogodził się, że środków z KPO przynajmniej do wyborów parlamentarnych nie będzie? Panie redaktorze, ciągle jednak liczymy na opamiętanie w Komisji Europejskiej, ale to już jest liczenie na zasadzie wishful thinking. Natomiast realnie patrzymy na sytuację i możemy powiedzieć jedno i podkreślić to po raz kolejny, bo mówimy o tym ciągle, że Komisja Europejska i tak wychodzi poza traktaty, poza wszelkie ustanowione normy prawne w traktatach w kontekście tych żądań, kwestii niezależności sędziów, czy badania niezależności sędziów, jak również całego wymiaru sprawiedliwości, bo przypominam, że kwestia, jak jest konstruowany wymiar sprawiedliwości, jak funkcjonuje i jakie są normy prawne, które obejmują wymiar sprawiedliwości w danym kraju, decyduje rząd danego państwa, nie Komisja Europejska ani Unia Europejska. Więc wychodzenie poza traktatowe Komisji Europejskiej można powiedzieć, że się skończyło. No ale skoro mówi pan, że Komisja Europejska wychodzi poza traktaty, czy można powiedzieć uzurpuje sobie pewne możliwości działania, których traktaty nie przewidują, no to może w takim razie należałoby zacząć budować koalicję państw celem zmiany i szefowej Komisji Europejskiej. Właściwie no to jest dymisja całej Komisji Europejskiej. Panie redaktorze, to jest to odpowiedź, można mogę powiedzieć tak, to jest też jedna z odpowiedzi na pytanie, które pan wcześniej zadał. Te możliwości, którymi dysponuje każde państwo w Unii Europejskiej, czyli budowanie również i koalicji. My takie koalicje
od dłuższego czasu próbujemy montować, budować i mam nadzieję, że teraz nastąpi pewne przyspieszenie. Okoliczności ku temu są w Europie dobre, bo niedługo też będą wybory we Włoszech, 25 września chyba. Zapowiada się, że będzie zmiana opcji rządzącej we Włoszech na centroprawicową, na prawicową, z którymi mamy dosyć dobre relacje, więc można powiedzieć, że kolejny sojusznik może niedługo pojawić się w naszym zasięgu jako sojusznik rządowy, a to wpłynie też na układ sił w Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. A jeszcze wracając do tego pytania... Czy nie wyklucza pan budowania takiej koalicji? Panie redaktorze, niczego nie można wykluczyć. Mówię, wykorzystywać trzeba wszystkie możliwości. A wracając jeszcze do pana pytania o wcześniejsze to żądanie pani komisarz, pani przewodniczącej von der Leyen, badanie niezależności sędziów, to można, albo podważanie legalności powołania danego sędziego albo jego działania, to mógłbym zapytać panią przewodniczącą, czy jakby się poczuła, gdyby któryś z komisarzy Komisji Europejskiej podważał legalność jej działania lub któregokolwiek innego komisarza, do czego by to prowadziło? Do anarchii i chaosu. Ale być może to jest jedna z przyczyn, dla których Komisja Europejska w ten, a nie inny sposób traktuje Polskę. Może chce doprowadzić do czegoś, co zresztą pani przewodnicząca niedawno powiedziała, że życzyłaby, żeby ktoś został premierem w Polsce. Nie dotyczyło to naszej opcji politycznej. Panie pośle, prezes Kaczyński mówi także w tym wywiadzie, że gdyby wiedział, że dadzą nam te główne pieniądze, czyli nam, czyli Polsce, z budżetu europejskiego, to by miał inne podejście, ale jest przekonany, że chcą Polskę złamać i zmusić do pełnej uległości wobec Niemiec i zablokują także te fundusze. Koniec cytatu. To w takim razie to oznacza jednak w tym momencie już właściwie otwartą wojnę z Unią Europejską, jeżeli Polska miałaby nie mieć tej głównej części budżetu Unii Europejskiej. Panie redaktorze, jeśli miałaby nie mieć tej głównej części budżetu Unii Europejskiej, jeśli by te fundusze też była próba zablokowania ich i Komisja Europejska poszłaby tutaj już, można powiedzieć, że próbowała nas docisnąć do ściany, to panie redaktorze, nie pozostaje nam nic innego wtedy, jak wyciągnąć wszystkie armaty, które są w naszym arsenale i odpowiedzieć ogniem zaporowym. A teraz sobie wyobrażam lidera opozycji, Donalda Tuska, który wyjdzie dzisiaj albo jutro po tym wywiadzie. Donald Tusk wyjdzie i powie, a nie mówiłem, wyprowadzają Polskę z Unii Europejskiej. Panie redaktorze, my z Unii Europejskiej się nigdzie nie wybieramy. I to podkreślaliśmy już nieraz. Naszym celem jest też i po części reforma Unii Europejskiej, bo jak widać, nie wszystko działa tak, jak powinno w Unii Europejskiej. I naszym celem też jest zmiana struktury Unii Europejskiej na Unię Europejską narodów. I o tym kanclerz Scholz chce jednak od państwa dawna. Federacyjnego. To znaczy, że jeśli by tak wyszedł i taki tekst powiedział Donald Tusk, to tylko potwierdziłby to, o czym mówi się od dawna, że jest tylko i wyłącznie narzędziem w rękach Niemców w Polsce. Nie bez powodu pojawił się tutaj nagle z powrotem w Polsce. Jakiś cel ma, a tym celem na pewno nie jest dobro Polski, a wręcz przeciwnie, szkodzenie jej. O kwestii relacji z Unią Europejską, ale także kwestii euro w Polsce porozmawiamy w części internetowej. Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Sygnału Dnia. Ciąg dalszy naszej rozmowy na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki. Panie pośle, to jeszcze w kontekście tego potencjalnego braku środków z KPO. Pan powiedział, że nadal liczymy, no ale to jest w kategoriach wishful thinking, czyli myślenia życzeniowego. W takim razie, skoro by tych pieniędzy zabrakło, a pewne projekty już są realizowane, no i jest kwestia refinansowania tych projektów z Funduszu Odbudowy, to gdzie Polska mogłaby pożyczyć te pieniądze? Czy jest możliwe, bo tak się spekuluje, pożyczenie na przykład w Stanach Zjednoczonych? Panie redaktorze, właśnie w kwestii KPO, w momencie zatwierdzenia KPO przez Komisję Europejską,
Polska rozpoczęła realizację zadań związanych z KPO. Część funduszy już zostało przeznaczone na projekty, które były zawarte w KPO, ponieważ KPO, jak większość programów unijnych, polega na zasadzie finansowania, czyli najpierw trzeba włożyć własny wkład, dać, a później jest po realizacji te pieniądze miały być zwrócone Polsce z funduszy unijnych i część już tych funduszy, część tych projektów jest uruchomiona i finansowanie ruszyło, to już jest kilka miliardów złotych. I panie redaktorze, oprócz możliwości tych, że w tej chwili budżet państwa jest w dobrym stanie, pomimo 2 lat pandemii, pomimo wojny na Ukrainie, pomimo Putin inflacji, mamy budżet w dobrym stanie, natomiast oczywiście zdajemy sobie sprawę, że może to nie być wystarczająca ilość pieniędzy, aby wszystkie sfinansować projekty z KPO, jeśli nie byłoby refinansowania. Oczywiście będziemy szukać różnych możliwości na to, ale też, panie redaktorze, istnieją drogi prawne, aby wymóc na kimś coś, co nam obiecał. Więc nie wykluczamy żadnych możliwości, panie redaktorze. Komisji Europejskiej do TSUE? Panie redaktorze, nie wykluczamy żadnych możliwości, żadnych rozwiązań, a możliwości są, wachlarz możliwości jest szeroki. Czyli wskazał pan kolejną możliwość zaskarżenia działań Komisji Europejskiej, ale chcę też zapytać jeszcze, w ubiegłym tygodniu, w czwartek, Dziennik Gazeta Prawna opublikował taki materiał, powołując się zresztą na cytaty dosłowne z Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów przyznało, że w tej chwili Polska nie otrzymuje środków z KPO, tego Funduszu Odbudowy, ale płaci już odsetki, bo po prostu mechanizm finansowania Unii Europejskiej jest taki, że finansuje się wszystko ze składek członkowskich. I Ministerstwo Finansów także wskazało na to, że praktycznie nie możemy z tego systemu Funduszu Odbudowy wyjść. To jest także system wzajemnego żerowania tej wielkiej pożyczki europejskiej. Czy pan dostrzega jakiś jednak mechanizm, bo trudno sobie chyba wyobrazić taką sytuację, że Polska nie będzie otrzymywać tych środków, a będzie płaciła, będzie żerowała te inne kraje i będzie płaciła odsetki. Panie doktorze, też choć pomimo tego, że mam bujną wyobraźnię, też sobie tego nie wyobrażam i będziemy szukać takiego rozwiązania, aby jednak nie spłacać czegoś, czego nie otrzymaliśmy, chociaż mieliśmy to obiecane. Natomiast będziemy robić wszystko, aby jednak różnymi sposobami zmusić Komisję Europejską do refleksji zmiany stanowiska. I mogą to być działania, jak mówiłem już wcześniej, o szerokim wachlarzu, od prawnych począwszy poprzez traktatowe. Mamy dużą paletę możliwości. Panie pośle, tylko jeszcze wrócę do kwestii kampanii wyborczej. Ta kampania, czy prekampania już się zaczęła, teraz może w sierpniu będzie lekko zawieszona, ale już słychać, jaka będzie linia działania polityków Platformy Obywatelskiej czy Lewicy. Zresztą można to także przeczytać w wywiadzie z Włodzimierzem Czarzastym dla Dziennika Gazety Prawnej. Retoryka opozycji jest taka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie potrafił dogadać się z Komisją Europejską, nie potrafił tych środków uzyskać. W związku z tym musi przyjść opozycja, żeby te pieniądze dla Polski były. No i tak jak mówię, będzie retoryka taka, że 80% Polaków chce być w Unii Europejskiej, chce stabilnej sytuacji. Tymczasem rząd Prawa i Sprawiedliwości wypycha Polskę z Unii. Jaka będzie odpowiedź w takim razie polityków Prawa i Sprawiedliwości na taką retorykę? Panie redaktorze, nie wypychamy Polski z Unii, ani nie chcemy wychodzić z Unii, to jeszcze raz muszę podkreślić i nie mamy takiego celu ani zamiaru. Natomiast podział będzie prawdopodobnie prosty. Kto jest za suwerennością Polski w ramach Unii Europejskiej, a kto jest za pozbawieniem suwerenności Polski w ramach Unii Europejskiej. No i tutaj kto za tym pozbawieniem jest, to widać właśnie po wypowiedziach polityków opozycji, tej totalnej opozycji, bo to nie wszyscy politycy opozycji wchodzą w taką narrację, ale wiodący prym wiedzie tutaj oczywiście Donald Tusk i Platforma Obywatelska i to będzie taka, można powiedzieć, linia trochę podziału. My jesteśmy za tym, aby Polska zachowała suwerenność w ramach Unii Europejskiej, natomiast niektórzy
pytanie za co, sprzedaliby tą suwerenność bez mrugnięcia okiem. To jeszcze jeden wątek z tego wywiadu dla Tygodnika Sieci. Prezes Kaczyński mówi o tym, że operacja ewentualnego przyjęcia euro to byłaby pożywka dla spekulantów, którzy mogliby na tym zarobić miliardy złotych, czy miliardy euro już w przyszłości. Czy może pan złożyć taką deklarację, że dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to operacja wprowadzania euro nie zostanie nawet uruchomiona? Panie redaktorze, mogę zapewnić, że póki u władzy jest Prawo i Sprawiedliwość, to główną walutą w Polsce, podstawową walutą w Polsce będzie polski złoty i jego będziemy się trzymać, a euro będzie tylko i wyłącznie dla Polaków służyło, gdy będą jeździć za granicę w celach turystycznych bądź innych. I to mogę z naszej strony zapewnić. Polski złoty jest też właśnie tym elementem walki o polską suwerenność w ramach Unii Europejskiej. I dopóki będzie polski złoty, dopóty będzie polski złoty, dopóki będzie Prawo i Sprawiedliwość u władzy. Czy Polska w takim razie w ramach tych pierwszych działań, albo w ogóle po prostu ma taki plan, polski rząd, że zaskarży tę decyzję o takiej tak zwanej solidarności gazowej, co prawda dobrowolnej, ale jednak z możliwością uruchomienia alertu co do 15% redukcji zużycia gazu? Rząd wskazywał na to, że to powinno być przyjęte jednomyślnie, wskazywał na naruszenia tych mechanizmu prawnego. To jest kolejny przykład, kiedy Komisja Europejska, władze Unii Europejskiej wychodzą poza traktaty i poza wszelkie normy prawne, które regulują działania Unii Europejskiej, i Polska na to się nie zgadza. Głosowaliśmy przeciwko w ogóle wprowadzeniu tego mechanizmu 15% obniżenia zużycia gazu w przypadku, gdyby coś się wydarzyło w Unii Europejskiej. Mechanizm ten jest wprowadzony tylko i wyłącznie pod jedno państwo i tym państwem są Niemcy, które przez ostatnich 20 lat ślepo zapatrzone w Rosję, uzależniły się całkowicie od surowców energetycznych rosyjskich. I teraz, gdy zaczął się palić im grunt pod nogami, to wołają larum i szukają pomocy w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej. Podczas gdy Polska ostrzegała przez ostatnie kilkanaście lat Niemcy przed takim scenariuszem, to słyszeliśmy, że to są projekty prywatne. Mówimy o Nord Streamie, na przykład Nord Stream 1, Nord Stream 2, i kapitał nie ma narodowości. Nagle okazało się, że ani to nie jest projekt prywatny, a typowo państwowy, typowo uzależniający, a kapitał okazało się, że ma narodowość rosyjską. No, prezes Kaczyński także mówi a propos relacji niemiecko-rosyjskich, że my, czytaj Polska, nie mieścimy się w niemiecko-rosyjskich planach panowania nad Europą. Ale są takie plany? Jakie są dowody na istnienie takich planów? Bo to jest być może taka teza efektowna, ale publicystyczna. Panie redaktorze, o tym, że i Niemcy, i Rosja nie porzuciły swoich ambicji politycznych i można też je uznać militarnych, to nie trzeba chyba Polaków przekonywać. Ale Niemcy jednak formalnie ustami kanclerza Scholza wskazują, że Rosja jest przeciwnikiem, wrogiem w tej chwili. Od kilkuset lat. Wrogiem kogo? Bo na wrogiem pewno także nie, Niemiec. Bo na pewno nie Niemiec, panie redaktorze, bo gdyby była wrogiem Niemiec... Wobec wojny na Ukrainie, tak mówi kanclerz Scholz. Gdyby była wrogiem Niemiec, panie redaktorze, to nie byłoby problemów z pomocą dla Ukrainy, a problemy tworzą w tej chwili Niemcy, bo miała być pomoc 6 miliardów euro dla Ukrainy i nagle Komisja Europejska stwierdziła, że ustami Niemiec właśnie, że Ukraina może nie spłacić tej pożyczki. Teraz to już zaczyna być uznawane jako pożyczka ze strony Unii Europejskiej, 6 miliardów euro. Miała być pomoc wojskowa ze strony Niemiec. Okazuje się, że albo nagle sprzętu nie ma w niemieckich magazynach wojskowych, albo ten sprzęt nie może iść na Ukrainę, bo nie wyraża na to zgody kanclerz Scholz. To ja się pytam, czyim wrogiem jest Rosja, bo na pewno nie Niemcy. To panie pośle, ostatnie pytanie. Kampania, czy ta prekampania wyborcza
Kiedy powróci i czy to jest możliwe, że ona będzie trwała ponad rok do wyborów parlamentarnych? Panie doktorze, w tej chwili okres sierpniowy jest okresem, kiedy zazwyczaj jest, można powiedzieć, luźniej od polityki, tak to ujmę. Natomiast wróci na pewno na przełomie sierpnia i września. A czy potrwa rok czasu? Mieliśmy już przykłady, że kampanie trwały 3 lata, permanentne kampanie wyborcze trwały 3 lata, czyli 2013, 14, 15 rok, 2018, 19, 20 rok. I coś czuję, że przed nami taki okres permanentnej kampanii przez najbliższe minimum 2 lata. Mówił Krzysztof Sobolewski, poseł, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Spokojnego dnia i tygodnia jeszcze. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.